zachęcamy do lektury najnowszego wydania naszego magazynu Hoduj z głową bydło. Jest to dwumiesięcznik skierowany do hodowców oraz producentów bydła mlecznego i mięsnego, lekarzy i techników weterynarii, a także doradców żywieniowych. Hodowla to dział, w którym znalazł się artykuł mówiący o produkcji dobrze przyswajalnego przez człowieka mleka A2. Zamieściliśmy także ofertę firm genetycznych, które prezentują buchaje przekazujące na potomstwo kazeinę A2A2. W dziale Dobrostan piszemy o ograniczaniu emisji metanu za pomocą zbilansowanej dawki żywieniowej, o istotnym elemencie dobrostanu bydła, jakim jest dbałość o racicę, oraz o separacie z gnojowicy, który jest stosowany jako ściółka na legowiskach. W dziale cielęta zajęliśmy się problemem biegunek występujących u tych zwierząt oraz niwelowaniem ich skutków. Dział żywienie tworzą 4 artykuły. W pierwszym piszemy o lizawkach mineralno-witaminowych. W drugim przybliżamy zalety wysłodków buraczanych i muta browarnianego w dawkach dla krów lub opasów. W trzecim informujemy, co należy kontrolować u krów znajdujących się w okresie przejściowym przed porodem, a w czwartym zwracamy uwagę na znaczenie jakości pasz objętościowych. W najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z głową bydło nie zabrakło również działu zdrowie. Piszemy w nim m.in. o terenowym przypadku kontroli chlamydiozy, praktycznym zapobieganiu występowania mastitis w stadzie oraz o tym, jak dbać o zdrowie racic. Praktyka to dział, w którym znajdują się reportaże z gospodarstw mlecznych oraz mięsnych. W aktualnym numerze piszemy o opasie cieląt bez udziału śrut poekstrakcyjnych i koncentratów oraz prezentujemy 3 gospodarstwa mleczne. Urszula i Leszek na Siłowscy opowiadają o nowej oborze, którą zasiedlili na początku lipca. Pokazujemy produkcję mleka w gospodarstwie Agromadex oraz rodzinnym należącym do państwa Pawełczyków. Tych, którzy nie znają naszego magazynu, zapraszamy do jego prenumeraty, a naszym stałym czytelnikom życzymy przyjemnej lektury.